Please give it up for Arthur! Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w Forza Horizon 5. Ja jestem WTS i dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy z kopyta, ponieważ pierwszą rzecz, którą już mamy zrobić, to jechać gdzieś tutaj. Ekspedycja w Tulum. Ukończ tę ekspedycję, aby założyć przystanek Horizon Apex. Okej. I musimy tam dojechać, więc po prostu pojedziemy. Troszkę się przy okazji rozgrzejemy. Słuchajcie, ja trochę przyciszę sobie. Ta Forza jest naprawdę głośna. Ścinka była. Dwieście pięćdziesiąt i dopiero szósty bieg. Gdzie lewym pasem jedziesz? Trzymają się tego lewego jak rozgrzewkę, myślę, że mamy za sobą. Dobra, dojechaliśmy. Weź udział w zawodach. Ok. Solo. I zobaczymy, co to za zawody. Horizon Bravo Niner, this is Horizon Bravo Niner. Do you read me? Look to the sky. Follow me and keep up. Ramiro, is that you? No kurczę. Nie zdążyłem przeczytać tego, co on tam gadał. Może tak będzie łatwiej prowadzić. Ciężko się czyta i jedziesz. Ramiro, are you okay? Never better. Any landing you were
walk away from is a good one. I'm down next to some kind of flooded temple. I'll send up a flare. No one's been here in a while. Look, even the excavations are abandoned. An expedition to a lost city. Rediscovered by you, Ramiro Ruiz Miron, and the Horizon Festival. Hey Rami, I think I'm gonna take a look around. Find somewhere to put the beacon. Do not let me interrupt your Mesoamerican history lesson, my friend. You can come and get me when you're ready. Czekajcie, co my mamy zrobić? Znaleźć miejsce dla nadajnika radiowego. Horizon, sfotografuj nefrytowy posąg, dotrzyj na szczyt ruiny centralnej, znajdź miejsce lądowania Ramira, sfotografuj złoty posąg. I think I found just the place for that radio beacon. Dobra. Nadajnik już mamy. Beacon is up and transmitting. Chyba go przestawiłem. At least someone knows where we are. Słuchajcie, gdzieś musimy tam wjechać. Tak mi się wydaje. Jest złoty posąg. Wow! I think I found the golden statue. Let me just... Dobra. Kolejne zadanie zrobione. Oko cyklonu. Are you alright? I am fine. I don't plan on being discovered here by the next archaeological expedition, do you, my friend? Nope. This place is definitely nicer without us. Let's get moving. Some of the roads might be blocked. I'll navigate. Like there's one way to the coast, through the heart of the storm. You can handle this, my friend. I trust you. Do your worst. We are riders on the storm. Riders on the storm. Fear nothing. Roadworks. Take a right. I hope
start, my friend. Couldn't like it more. Let's do this. No słuchajcie, jak na razie... Jak na razie wygląda to dosyć spokojnie, taka misja. Nie ścigamy się na czas. Ten samochód nie jest za stabilny. This will be the perfect spot. I think you're right, my friend. Kurczę. O, monobak. No dobra. You made it! No thanks to Ramiro, no? Welcome to Horizon Apex. Ready for my road racing program? Ja nie wiem, co to jest ten Horizon Apex. Nie do końca mam pojęcie. Here are the events I've set up so far. This is what I've been waiting for, my friend. Now I get to see what you can really do. Dobra. Tutaj trochę tych zawodów jest. Ale słuchajcie... Tu mamy posiadłość, tu mamy drag strip w Teotihuacan. Nie sfotografowaliśmy nefrytowego posągu. Słuchajcie, trochę się pojawiło tych wyścigów. Ale co to jest ten Apex? O Jezu, ile tutaj tych wyścigów jest? Słuchajcie, no masa. Dobra, najpierw pojedziemy do domu. This is a fast travel board. Smash them to get a discount on fast travel. Smash them all and Horizon will cover all your expenses. Dale. Hey Arthur. Hearing your name a lot lately. Whatever you've been doing, keep at it. We've got big plans ahead. Hey, Arthur. That is a Horizon Mexico festival outpost. Shall we build some more? Turn right. In 400 meters. Słuchajcie, no wyszło, że odkryliśmy nowe wyścigi. Gdzieś tutaj? To nie jest samochód na takie drogi.
No ale dobra, jedziemy odkryć ten dom. Daleko mamy? 5,8 km. Bardzo fajnie trzyma się ten samochód drogi. To jest akurat bardzo przyjemne w nim. No i do tego jego moc, tak? O Jezu. Ślizgi są za skomplikowane dla mnie jeszcze. Lepiej chyba hamulca używać niż ręcznego. I chyba dojechaliśmy do celu, moi drodzy, wiecie? No i dobra, zobaczmy sobie ten dom. Beautiful old Spanish mission style place. Like something out of an old western movie. Felicidades! A great purchase. Here's the keys. You can move in whenever you're ready. No dobra, mamy dom. Już rozwaliłem sobie latarnię. Słuchajcie, mamy dom. Bardzo ładny ten dom. I mamy samochód. To przy okazji zrobimy sobie zdjęcie. Dobra, słuchajcie, zdjęcie zrobione. To teraz musimy zobaczyć kampanię. Czekajcie, kampania. Wyróżnienia. Dobyliśmy jakieś wyróżnienia. I co się tutaj robi? Odbierz nagrodę. Dobra, odebraliśmy nagrody. Witamy w Meksyku. Przyznano samochód, okej. Coś jeszcze mamy? Tutaj, umiejętności. Odkrycie i kolekcje. Racja. Dobra, to by było na tyle. Dobra. Samochody. Możemy sobie biegłość. You have just unlocked a permanent perk. This applies a permanent bonus to this car. Jeszcze trwały bonus. A to co to jest? A to 3 kosztuje. A to 5.
To na razie wezmę. Dobra. Okej. Kolekcja samochodów. Dobra. I mój Horizon. Mamy losowanie. Pięć tysięcy, zawsze miło przyjąć. I super losowanie. Co tym razem? Bentley Cont. I ostatnie. Renault 5 Turbo, proszę. Samochody. Ja te wszystkie samochody wygrałem? Super. No dobra, to zmień samochód. Słuchajcie, Bentleyem możemy pośmigać. Tym mono. Ale też słuchajcie, Nissana dostaliśmy. Mamy też Renault 5 Turbo. Kurczę. Super. Dobra, najpierw wsiądźmy i zobaczmy tego mono. Zobaczymy, czy ten samochód szybko jeździ. To jest jak wyścigówka. Dobra, to teraz znajdźmy sobie miejsce, do którego pojedziemy. Pierwszy wyścig. Ok. O, słuchajcie. Zaraz się zmoczę chyba. Nie? Kurde, ten samochód ma takie przyspieszenie, że mnie obraca. Wyjedźmy na asfalt, zobaczymy na asfalcie. Oj, teraz. Słuchajcie. Szybkie to bardzo nie jest, ale rozpędza się szybko. O Jezu, ale w krzakach wylądowałem. Słuchajcie, weźmy udział w zawodach i zobaczmy. Apex. If Horizon's official events don't satisfy you, then it's time to make your own. Introducing Event Lab. Event Lab. Nie, dobra, Apex. Dobra. I słuchajcie, spróbujemy tym samochodzikiem. Ten samochód wygląda naprawdę ładnie, nie? Dobra.
Dobra, zaczynamy zawody. Słuchajcie, będziemy się ścigali jako jedyni wyścigówką. Oni przy takim samochodzie garbusem nie mają szans. Przecież ja jadę tak szybko, że... Chociaż gonią mnie. Bylebyśmy nie wyjechali na szutrową drogę. Bo będzie problem. Rzuca tą wyścigówką, ale jeździ się całkiem przyjemnie. Jeszcze nie uderzyłem w żadną barierkę. Ale ona do 100 mil to się rozpędza chwilę. Udało się. Pięknie. Hey Arthur. This is the Horizon Tour. It's the place to meet up with friends, sit back and, well, tour across Mexico. You should check it out when you have the time. Trasa testowa, dni otwarte. Test track. Słuchajcie... Okej, ale tutaj mamy kolejną. Kolejny sprint. Na który sobie pojedziemy? Hello, I'm Anna, your automated natural navigation assistant. I can help you explore Mexico and find fun things to do. I've been upgraded with the new ForzaLink module. No, wciskam. Nic się nie dzieje. No, nic się nie dzieje. Link tracks the status of you and the people you meet online and suggests ways for you to link up and play together. Używam Forza Link. Every time you see this light up, it's suggesting a new way for you to link up with other drivers. Hey Arthur, that's it. It's time for an adventure. Here's the thing, it's not all about expansion. We also want to build our existing outposts with bigger race programs and more events. Expeditions into the unknown, or new adventures in our own backyard.
I'll tell her you're available. Honestly, she won't say it, but I know this is important to her. Turn around when it is safe to do so. Teraz działa, słuchajcie, Forza Link. Ale gdzie on nas prowadzi? On nas prowadzi do tego Vulture. Vulture, dobra, ale my zmienimy sobie samochód i tym razem weźmiemy Bentleya. Bentley Continental Super Sports 2017. O, słuchajcie. Jaki wózek. Niesamowity. Niezły. Słuchajcie, zasiądźmy w środku. Zobaczmy, jak to autko się sprawuje. Słuchajcie, całkiem nieźle się trzyma. A jaką prędkość rozwija? Piątka, szóstka. 260 i jeszcze idzie. To jest na razie najszybsze auto. 290, 300, doszliśmy do 300. Niesamowite. Dobra. Boże, ten jak pojechał. Wsteczny. I tutaj te Vulture. O co chodzi z tym Vulture? Pomóż Alejandrze znaleźć stary samochód. Na czym to będzie polegało, wiecie? Bo ja nie. Hey, Ale, how can I help? Jump in the buggy. I'll tell you the story on the way. Ramiro was looking through old things at his padre's home last week, and he found this photo. He gave it to me, said I might enjoy it, but I don't think he realized what he was. My friend, what would you say are the two most important things in Mexican culture? Family and food? Family and art? Family and music? Close. Familia and the Volkswagen Beetle. Bocho is the Mexican nickname. My bisabuelo Fernando was the first Torres to own one. And thanks to that photo, I think I know where it is. Seriously? Let's go find it. Ja powinienem od razu jechać. Ten samochód nie skręca. Ten wózek nie ma skrętu. Dobra, prosto. Nie, no trochę tam skręca. Strasznie nim rzuca.
Tell me about him. His abuelo means great-grandfather. But in the family, he's just Papa Fernando. We never met, but everyone says I'm exactly like him. Loca por autos. You have to understand, in Mexico, Obocho is like the family member that lives in your garage. Ja nie daję rady tego czytać. Poczytam sobie później, jak będę oglądał razem z wami. He took one last photo and left it there. So, that's where we're going. If you can find it, I can get it running again. Już dojeżdżamy do celu. Let's get up into the hills. Look for a turnoff. There should be a road or a track. Aquí, just like in la foto. Look around. This is definitely the place, but no sé, why would Papa Fernando bring the bocho up here? The storms can get tremendas. No i co, znaleźliśmy to bocho? Let me just get the door. Whoa, w jakim stanie? It's really here. We found it for you, Papa Fernando. But look at it. I've never seen a beetle like that. Jaka rura z tyłu wydechowa. Oh, the weather's closing in. I don't like the look of the roads around here. You drive the truck. Got it. I'll have to put in a new bateria, plenty of oil, llantas, eléctrico. Oh, this is gonna be hard, even for me. It's a beetle. Better starts first go. Nie wiem, co to za ciężarówka. I wouldn't be surprised. Ale jedziemy. A, tu się nie da zmienić. Tutaj tylko tak możemy. Nie chciało im się robić wnętrza ciężarówki. Nawet ciężarówką muszę się ścigać. No drogi wyglądają dobrze. Ale ta ciężarówka nie brzmi jak ciężarówka. Maybe not so lucky after all. Ah, looks like road works. Can you find a way past it? I think I can manage that. Whoa. Way through. What are you gonna do with it? I have muchas ideas. That's the thing about ciężarówki po takim skoku już by nie było. Park the truck here. I'll take care of the rest. What did I tell you? Finding lost cars isn't magic. It takes good luck, hard work, and sometimes a drone. Ooh, my friend, the hard work is just getting started. Call you soon. Spoko. Turn around when it is safe to do so. Hola, amigo. I've been working on the bocho and learning more about Papa Fernando. Come meet me when you have time. I'll show you what I mean. Możemy się z nią spotkać. Czekajcie, zobaczmy co mamy. Mój Horizon, losowanie. Prawie 50 tysięcy mi wpadło. I tak mam 538, pięknie. Słuchajcie, jakiś wyścig by się przydał. Ona chce się ze mną spotkać. Ale zanim się z nią spotkamy, to pojedziemy sobie wyścig. I tutaj mamy taki wyścig. Turn around. Trzeba sprawdzić tego Bentleya na torze. Dobra. O, trochę się porysował Bentley. Solo. Dobra. Tor Wolf-Müller. Oczywiście tym Bentleyem spróbujemy.
I to będzie, słuchajcie, nasz ostatni wyścig dzisiaj. Zobaczymy, czy nam się uda. Powoli wchodzę w te łuki. Punkt kontrolny. A, trochę się obiłem. Dobrze mi idzie, na razie. Tutaj delikatnie wszedłem na ręczny. I pełna rura. A teraz nie obiłem się. I trzecie okrążenie. Tutaj ładnie wszedłem. Tutaj bokiem. Tutaj nie trzeba było bokiem. Dobra. Tutaj dohamować odrobinę. I dohamować odrobinę. I rura. I znowu się udało. 200 dam radę? 200 jest. Pięknie, słuchajcie, pięknie. O, widzę, że Dandy BMW M6 tutaj jeździł. Hey Arthur. I know you're busy, but I have festival facilities way over capacity. So if you wanted to push for that next big expansion, that would be very helpful. I'm starting to get the feeling that if I call you after every road race win, you will get tired of me very fast. Słuchajcie. Dobra, bo
Teraz powinniśmy pojechać sobie do tego Volkswagena i jeszcze to zrobimy i kończymy. Zobaczymy, co ona chce od nas. Na tym Bentleyem całkiem przyjemnie się jeździ. Chociaż samochód sam w sobie mi się nie podoba. Troszkę wypadłem, ale już jesteśmy na miejscu. Voucho solo. Od zera czy fabryczne? Podczas gdy Voucho jest w warsztacie, Alejandra ma bardzo ważne pytanie. Wystaw super samochód przeciwko Ratrodowi podczas testu fabryka kontra mechanika. Minuta 34. Dobra, zobaczymy, o co chodzi. Coś czuję, że o wyścig. What do you think? Ah, very nice. Where's the Voucho? Oh, I'm taking my time with it. Don't worry, superstar. Sometimes sock tampoco está tan mal. May the best mechanico win. Ah, so that's how it is. Czyli jednak jeszcze jeden wyścig nas dzisiaj czeka. Dobra. Bokiem. Tutaj. This is a technical route. Lots of city turns, but the next checkpoint is outside of town. You're not making this easy. Good. Nie przepuszczę jej. Jeszcze kawałek. Dwa i dwa kilometry do celu. Teraz na prędkość idziemy. To Porsche się rozpędza. Hey, well done. No dobra. Get back to the garage. Call me. Chciała się pościgać. Dwa 15.
Aj. Dobra, trzeba popróbować szybciej. Ale szybciej. No, spróbujmy jeszcze raz. May the best mechanic go win. Ah, so that's how it is. Okay then. To tym razem będziemy powtarzali, jeżeli coś pójdzie nie tak. Ja już się trochę przyzwyczaiłem do tego samochodu. Chciałbym zejść poniżej 2 minut. No. Chociaż na 2 gwiazdki. You're not making this easy. Good. Dobra. Teraz będzie ostry zakręt. Nie widzę jej w lusterku. Dobra. Teraz chyba było już tak szybko. Minuta 53. Nie. Słuchajcie, musimy w to wejść ładnie. Ile? Ile? Jedna gwiazdka. 2.06, ale słuchajcie, prawie 10 sekund poprawiłem. Teraz przydałoby się te 6 sekund poprawić, ale to... ...1.32, czarny wilk. Patrzcie, jaki cwaniak. Jak on to zrobił? Nie wiem jak. Słuchajcie. Nie mam pojęcia, jak to można zrobić szybciej. Aż o 36 sekund. Jeszcze raz spróbuję. Ale to jest niemożliwe, żeby to zrobić szybciej o 36 sekund. Wciskam gaz do dechy. Przez ten zakręt przeleciałem. To jest niemożliwe przejechać to w minutę 30.
Nie. Tak, to nie. Dobra, teraz poszło ładnie. Minuta 38. Nie, to jest niemożliwe przejechać to. Udało się w dwie? Czy nie? Na pewno coś obciąłem. Jedna gwiazdka. 2.03. No to zawsze 3 sekundy znowu obciąłem. Słuchajcie, nie wiem. Może powalczę trochę i zobaczymy, czy się uda, ale do minuty 30 to ja raczej nie zejdę. Guess who has the watch running as well as it did in 1963? It would be really good for some rally driving. We could do that here. If you prefer rallycross and showing off some gymkhana skills, we could do that here. You choose and meet me there. Okej. Dobra, mamy dwa miejsca z Voucho. Ale to już sobie zobaczymy je następnym razem. Słuchajcie, a ja wam na dzisiaj dziękuję. Jak tutaj się, tu się przybliża, tu się oddala. Masę mamy tych wyścigów, tylko gdzieś uciekło mi. Gdzieś mi uciekły te wyścigi. A, znowu są. Dobra, kampania, słuchajcie, jakieś wyróżnienia mamy jeszcze, wyścigi drogowe, co tutaj dostaliśmy? Hunigan, nowe autko, ok, i słuchajcie, Hunigan Chevrolet Bel Air, samochody, biegłość, dobra. Mój Horizon, losowanie, kasa. 20 tysięcy. Piękne losowanie. Słuchajcie, co my jeszcze w samochodach mamy? Kolekcję samochodów. Chevrolet Bel Air. Nie widzę tego Chevroleta. Zmień samochód. Słuchajcie, Chevrolet. Tutaj jest. Chevrolet. Teraz sobie zobaczymy ten samochodzik. Słuchajcie, nie wiem, co to ma być za samochód. 3-5 by Fire. Ale wygląda na niezły złomek. Słuchajcie, jak nim zarzuca. Ma dodane obroty, bo tradycyjnie nie miał obrotów. Ale to wolno jeździ. To
utrzymać to w ryzach to jest... Słuchajcie, zabawa. Naprawdę niezła. Oye amigo! Discovering already, are you? That was an XP board. The Horizon team have hidden them all over Mexico. There's plenty more to be discovered if you're feeling adventurous. Gdzie jest jakaś droga? Znalazłem drogę. Jezu, nad nim nie idzie zapanować. Ten samochód to naprawdę jest prawdziwy demon. Sieka wszystko przed sobą jak buldożer. No dobra, słuchajcie, no. Wow. No nie jest to samochód dla mnie. Nie jest to samochód dla mnie. Byśmy chcieli dojechać gdzieś tutaj do Horizon. Jak on się obraca? Słuchajcie, to jest demon. Wjeżdżamy na Horizon. On jak hamuje, to on leci. Zobaczcie, on leci po prostu. Dobra, słuchajcie. Widzę, że facet też się tutaj popisuje. Teraz mi zaproponuje... Zaproponuje mi wyścig, ale ja się nie chcę ścigać. My już na dzisiaj, słuchajcie, kończymy. I tak było dłużej niż miało być. Dziękuję wam bardzo. Było mi bardzo miło. Trzymajcie się. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, jeśli film wam się podobał. Jeśli nie, to też zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, czemu by nie. I słuchajcie, widzimy się, nie wiem, za tydzień w kolejnym odcinku Forza Horizon 5. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.